Witajcie, to Model Lovers. Przychodzę do Was jak zwykle z komentarzem najnowszego odcinka programu. Jeśli nadal nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam do zrobienia tego, ponieważ oprócz tej serii planuję w sumie tutaj wtoczyć niedługo inną, dlatego myślę, że warto zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, ponieważ wtedy po prostu dostaniecie powiadomienie, że nowy film pojawił się na moim kanale, także zachęcam. Pierwszym zadaniem uczestników była reklama obuwia. Będzie dosyć fizyczne zadanie. Mamy dwa BMX-y, jedną deskorolkę. Ty jedziesz na deskorolce. W tych butach. No to jest wyzwanie jednak, szpilki, deskorolka, ale podoba mi się tutaj właśnie jej podejście, że podchodzi do tego z pozytywnym nastawieniem. Ty masz takie zadanie, masz ją pocałować. Na co sobie pozwolisz w tej scenie? Oboje sobie pozwolicie. A może być w czółko? Czyli masz jakiś taki opór, że w ustanie? No wolałabym nie. Kolejną sceną miał być pocałunek, ale tutaj niektórym udało się to w pewien sposób obejść. To poczucie wstydu powoli znika z każdą sesją, w której robię coraz bardziej abstrakcyjne rzeczy. Jak dla mnie spoko, że Weronika powiedziała, że jej to nie pasuje i chciałaby tego nie robić. I w sumie też fajnie zachowała się ta ekipa, że jednak ją nie skrytykowano i tak dalej, tylko pozwolono jej na taką alternatywną wersję, czyli ten pocałunek przez lizaka. Co swoją drogą uważam za ciekawszy pomysł niż właśnie taki pocałunek typowo w usta. Zaskoczenie, bo to były dramy, były kłótnie, a okazuje się, że na planie można przykryć wszystko i można się świetnie bawić i gdzieś pokazać to swoje uczucie, więc coś mi tu nie gra z nimi. Tutaj też bym chciał pochwalić Maję oraz Ernesta, ponieważ jak wiadomo mieli oni ze sobą wcześniej jakąś tam spinę, nie pałają do siebie dziką sympatią, a jednak potrafili odgraniczyć tym razem te uczucia na bok, zostawić je gdzieś tam i po prostu pracować. Taka jest praca i tyle. Trzecia para zgodziła się na pocałunek i w sumie zdziwiłem się trochę, że to była Patrycja, bo przecież ona, nie wiem, no wcześniej było widać, że ma taki jakby respekt przed mężczyznami, ponieważ jak sama wspomniała, nie miała zbyt wielu randek i w ogóle zbyt wielkiego doświadczenia z mężczyznami i tak dalej. Fajnie, że ona podeszła do tego jak do pracy, do kolejnego zadania, które ma wykonać i tu plus dla niej za to, ale też nie potępiam innych za to, że tego nie chcieli. Każdy jest inny i ma swoje zasady i trzeba to uszanować. Przechodzimy do wyniku. Do Weroniki, Mariusza i Mikołaja. I teraz tak, no ciężko mi jest tak jednoznacznie ocenić te reklamy, ponieważ nie widzieliśmy reklam pozostałych uczestników, więc nie mam tutaj do czego ich porównać. Aczkolwiek ogólnie mi się podoba ta reklama, kadry, sceny, kolory, no wszystko. Tyle, że gdybym nie wiedział, że to jest reklama obuwia, to nie sądzę, żebym się zorientował po obejrzeniu tego spotu. Ale może to tylko moje odczucia, dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie na ten temat. Jeśli chodzi o pracę wszystkich na planie, to uważam, że poradzili sobie bardzo dobrze. Wszyscy byli zaangażowani, dawali z siebie 100%, dlatego też właśnie szkoda, że nie mogliśmy zobaczyć efektu ich pracy. Sami musicie wykonać stylizację włosów specjalistycznym sprzętem. Pomyślcie o tym, jak pracować w zespołach i jakie fryzury najbardziej ze sobą kontrastują, kiedy będą pokazane razem. Tak więc przed uczestnikami kolejne zadanie i tym razem będzie to sesja zdjęciowa. Gdy usłyszałam, że jestem znowu z Ernestem w grupie, to mówię, no nie, no serio. On się bardzo szybko poddaje. Jakby nie ma pomysłu na samego siebie. Zdążyliśmy to zauważyć na sesji na szarfach. Gdzie po prostu robi się mu niewygodnie. On się poddaje, już mnie coś boli, już on nie wytrzymuje, już to, już tamto. No tutaj się trochę nie zgodzę, ponieważ uważam, że każdy ma jakieś słabości. Ernest zazwyczaj angażował się w zadania i dawał z siebie też ile mógł. Jedyne w sumie, co mi tutaj przychodzi do głowy, kiedy sobie tam jakoś nie radził, no to właśnie była ta sesja na szarfach. Ale każdy ma inną wytrzymałość i to zadanie mogło być dla niego bardzo trudne. I właśnie nie lubię takiego patrzenia przez swój pryzmat, że dla mnie coś jest łatwe, więc dla innych też na pewno to jest łatwe, no bo tak nie jest, każdy odczuwa inaczej. A poza tym mimo wszystko pracował, próbował i to się w sumie dla mnie liczy właśnie, że nie poddał się po prostu. No z jednej strony jest ciężkim modelem, a z drugiej strony po prostu on staje, robi robotę, koniec. Ja myślę, że to też się tak... Zależy od jego dnia. Tutaj Karolina miała bardzo fajny pomysł i grała właśnie tą swoją fryzurą, więc tematycznie tutaj bardzo się zgadza. I to w sumie nie było łatwe zadanie dla niej, ponieważ no ona sobie tak rzucała leciutko i tak dalej, okej, ale
musieli jednak znaleźć odpowiedni kadr, gdzie wszystko tutaj gra, twarz, cała poza oraz właśnie fryzura. Byliśmy bardzo dobrze dobrani na zasadzie kontrastu, bo faktycznie Mikołaj, on był ten zły, ja taka delikatna. Patrycja i Mikołaj kontrast przedstawili w trochę inny sposób, mianowicie on był zły, ona była delikatna i w sumie to uważam, że poprzednia para miała o wiele lepszy pomysł. 3, 4. Trójka miała trochę trudniejsze zadanie, no bo wiadomo, jest jakby trzecia osoba, więc jeszcze jedna osoba musi kontrastować z pozostałymi. I tutaj trochę szkoda właśnie, że przydzielono dwie blondynki do tego zadania, ponieważ już gdyby ktoś miał inny kolor włosów, w sensie która jest dziewczyn, no to samo w sobie by już nadało tego kontrastu. Nie wiem, jak to było? Nie, ja nie dam rady tego. Nie, dobra, nie, słuchajcie, dobra. Weronika miała trochę problemu w tym zadaniu, ponieważ no, ja uważam, że miała trochę trudniejszą sytuację niż pozostali mimo wszystko. Ale jednak nie stała ona wygodnie na własnych nogach, tylko musiała wykonywać jakieś różne akrobacje. Widać było, że nie czuje się z tym komfortowo i w pewnym momencie po prostu się poddała. I tutaj mam trochę taki żal do niej, no bo okej, miała tutaj ciężkie zadanie do wykonania, ale no nie ma tutaj takiej inicjatywy od niej po prostu. Tutaj na tych przebitkach widać, że tylko pani fotograf proponuje, jak oni mają pozować. A w sumie jeśli te pozy jej nie odpowiadały, no to według mnie powinna coś zaproponować od siebie, żeby jakoś się wybronić w tym zadaniu. Zanim przejdziemy do tego, kto wygrał, to chciałbym teraz zwrócić uwagę na wszystkie zdjęcia z tej sesji. Jak dla mnie najbardziej oddające temat zdjęcie ma Ernest i Karolina i pamiętajmy tutaj, że to fryzura powinna się rzucać w oczy, a tutaj ewidentnie tak jest. Na tym zdjęciu nie widzę za bardzo tych kontrastów i nawet fajnie wyszło to zdjęcie, ale właśnie nie oddaje tego, co było tym motywem przewodnim. Zdjęcie Mikołaja i Patrycji jest ciekawe, chociaż zastanawia mnie tutaj kadrowanie i zadaję sobie pytanie, dlaczego ktoś tak uciął tą nogę. Zarówno na tym zdjęciu, jak i na tym z Dominikiem i Weroniką nie wiadomo, o co chodzi. I według mnie totalnie te zdjęcia nie oddają motywu przewodniego sesji. Zwycięzca może być tylko jeden, no więc poznajmy zwycięski team. Sesję wygrali oczywiście Ernest i Karolina, no i chyba tutaj nie było żadnych wątpliwości. Karolina dostała jeszcze jedną nagrodę. Chcielibyśmy cię zaprosić dodatkowo do współpracy z nami i do wystąpienia w naszej kampanii reklamowej z naszą marką. Dziękuję. Zapraszamy. Weźmie udział jako jedyna Polka w kampanii reklamowej marki Dyson i uważam, że ona idealnie pasuje do tej firmy, ponieważ jest matką, jest kobietą, jest już, dobra, nie chcę mówić, że w dojrzałym wieku, no bo ona ma dopiero 26 lat, ale nie jesteś taką 18-letnią influencerką, która reklamuje po prostu wszystko. I myślę, że ona idealnie trafi do odbiorców tej marki. Dobra, przechodzimy do ostatniego już zadania. Witam was serdecznie, moi drodzy uczestnicy Top Model. Nagrajcie podwodny film. To zadanie jest już od kilku edycji programu i za każdym razem się zastanawiam, dlaczego. Według mnie pierwsze zadanie, czyli ta reklama obuwia, powinna zostać zamieniona kolejnością z zadaniem tym ostatnim panelowym. Uważam, że nie powinni na podstawie tego zadania decydować o tym, kto opuści program. Jeśli to zadanie byłoby pierwszym lub drugim, to jeszcze byłbym to w stanie przeboleć, ponieważ no, uczestnicy mieliby taką możliwość albo zrobienia, albo nie zrobienia tego zadania i nie miałbym tutaj do nich pretensji, ale też nikt by ich na podstawie tego nie oceniał. Czy przechodzą, czy nie przechodzą dalej. Nie wiem, co to zadanie ma wspólnego z modelingiem, ale wiem jedno, to jest show i musi się dziać. Szkoda tylko właśnie, że kosztem uczestników. Wiesz, o co chodzi? Majka w lesie zrobi zajebisty film i pójdzie dalej, a ja gdzie ona ma wszystko w dupie. No i tutaj się właśnie zgodzę z Karoliną, ponieważ ona zawsze się starała, wychodziła z jakąś inicjatywą. A teraz co? Odpadnie, ponieważ nie da rady zejść pod wodę? Tutaj wystarczy, że nie umie się pływać i co wtedy? I takie pytanie trzeba sobie właśnie zadać, czy każdy model musi umieć pływać? No i właśnie ubolewam nad tym, że tego typu zadanie świadczy o być albo nie być w programie. Co tam? Ja się pytam, co tam? Po prostu panicznie boję się wody, no. Poza tym, Michał, ja naprawdę może tego nie pokazuję i nie mówię tego wszystkim dookoła, ale naprawdę daję z siebie tutaj 300%, rozumiesz? Ja wychodzę, ja mam zawsze plan na siebie, a są tu osoby, które są faworyzowane i one wchodzą do busa po zadaniu i mówią, mam to w dupie. No dokładnie i to jest właśnie dla mnie mega denerwujące z perspektywy widza, więc domyślam się, co ona musi czuć, skoro jakby to ją dotyka jeszcze bardziej. Bolała mnie strasznie klatka, zaczęłam się dusić, strasznie się telepałam, strasznie było mi też zimno, nie mogłam złapać tchu. Jestem cała związana. Ona już ma supły z tej sukienki tam. Chciałam bardzo wyjść.
Nie miałam siły w nogach. No nie dziwię się, to jest naprawdę bardzo trudne zadanie do wykonania dla kogoś, kto nie ma na co dzień styczności z wodą. I szczerze mówiąc, ja również wątpię, żebym wykonał takie zadanie, ponieważ nie umiem otworzyć oczu pod wodą, nie umiem wstrzymać oddechu bez trzymania się tutaj za nos. I nie wiem, no myślę, że bym raczej spanikował. Dajcie mi znać, co wy myślicie o tym zadaniu. Czy powinno się je traktować jako kolejne zlecenie, czy może jest to już przesada? Ja tak jak mówiłem, gdyby to było zadanie pierwsze lub drugie, to jeszcze bym był to w stanie przeżyć, ponieważ nie zależałoby od niego, czy przechodzę dalej, czy nie przechodzę dalej. A tutaj w sumie mają przymus, żeby to zrobić i to jest dla mnie nie fair. Niepewność czuję. Bo jest głęboko i nie umiem pływać. Nic nie widzę, bo jestem ślepa. Czuję niestety ujęcie z reszty całej dwójki. I tutaj właśnie jest problem. Patrycja ma wadę wzroku, nie umie pływać, więc jak miałaby sobie poradzić w tym zadaniu? I czy to, że ma słaby wzrok i to, że nie umie pływać, przekreśla jej szansę w modelingu? No nie. Ernest momentalnie wypłynął i zamiast jakby wziąć powietrze, to się obniżył i wziął wodę do buzi. Spokojnie wybieraj wodę. I wypłynął na powierzchnię z tą wodą w gardle i nie mógł nic powiedzieć. Przerzuć się na brzuch i płyń dalej. Złapcie go. Okej, już spokojnie. No nie mogę po prostu, ja to oglądałem z przerażeniem i okej, są tam ratownicy, ale według mnie to jest niepoważne po prostu ze strony produkcji, że oni robią takie zadania. I tutaj kolejny raz widać, że oni są nastawieni na show po prostu i nie liczą się z człowiekiem. Akcja! Op! Ładnie, ładnie. Okej, ładnie. Musimy ją wyciągnąć, bo ona nie chce tego robić, ale nie chce odpuścić. W ten sposób nic nie zrobimy. Podziwiam ją za tą wolę walki i jest mi jej jeszcze bardziej szkoda. Dobra, przejdźmy już może do filmów, ponieważ tylko bardziej się nakręcam oglądając te zmagania na planie. Nie podoba mi się zbytnio to nagranie. Ernest ma napompowane poliki od powietrza i nie wiem w sumie do końca, co to zadanie miało na celu, ponieważ na początku mówili, że to ma być film modowy, ale no to dla mnie nie jest film modowy, ponieważ nie widzę tutaj kreacji w pełnej krasie, nie wiem jak ona wygląda, bo jest ciemno po prostu. Weronika wypadła na tym filmie bardzo dobrze, widać w niej taki spokój oraz opanowanie. Nie wiem, naprawdę, no ciężko mi jest to oceniać, widzę tutaj przerażenie na jej twarzy, nie wiem, nic więcej nie mogę powiedzieć, no to jest dla mnie jakaś komedia po prostu, to zadanie. Dobra, nie komedia, bardziej horror. Ten filmik chyba najbardziej mi się podoba ze wszystkich i widać tutaj lekkość i jakąś historię, więc fajnie, ale postanowiłem nie robić w tym odcinku rankingu, ponieważ uważam, że nie jest to zadanie dla każdego oraz uważam też, że nie ma ona nic wspólnego z modelingiem. I teraz załóżmy, mamy na przykład Naomi Campbell, jedną z najpopularniejszych modelek na świecie i teraz dostaję właśnie takie zlecenie, okazuje się, że nie umie pływać i jakby rezygnuje z tego zlecenia. I co, to znaczy, że ona jest słabą modelką, że się do tego nie nadaje? No nie, dlatego właśnie bojkotuję, strajkuję i nie oceniam tutaj żadnego z filmów. Zaczniemy od najlepszego filmu. Maja i Mikołaj. Super sprawny teamwork. Gratulacje, a teraz sprawdźmy, kto odpadł z programu. Mam jedno jedyne zdjęcie. To znaczy, że dwie osoby odpadają. Ready? Yes. Dominic. Decyzją jurorów najsłabiej poradziły sobie Karolina oraz Patrycja, ale Michał Pieruk postanowił skorzystać ze swojego przywileju i przywrócić jedną z dziewczyn. W sercu mam inne osoby, ale też mam intuicję, której muszę czasami wierzyć. Daj szansę, Patrycja. Słodka.
No i co mam powiedzieć, no dobrze, że chociaż dwie uczestniczki nie odpadły, tylko jedna, chociaż uważam, że żadna z nich nie powinna odpaść tak naprawdę. Bo jak już mówiłem, uważam, że na podstawie takiego zadania nie można oceniać predyspozycji modela. No dobrze, to by było na tyle. Dajcie mi proszę znać koniecznie, co wy myślicie o zadaniu, co wy myślicie o werdykcie. Jestem właśnie bardzo ciekaw waszego zdania i chętnie sobie z wami podyskutuję, tak jak w sumie co tydzień dyskutujemy. Dziękuję wam bardzo za uwagę i mam nadzieję, że zobaczymy się za tydzień. Trzymajcie się, cześć!